Nazywam się Agnieszka Burzyńska, a to jest program Fact Life. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Witam Panią, witam Państwa. Panie pośle, w co gra Jarosław Kaczyński? Jarosław Kaczyński nie jest graczem, jest politykiem. Myślę, że historia oceni go jako męża stanu. A jest liderem obozu, który rządzi w Polsce od 7 lat i ma szansę rządzić po wyborach kolejnych przez kolejne 4 lata. Ale panie pośle, skoro sam Jarosław Kaczyński schował do piwnicy Antoniego Macierewicza parę lat temu, zakazał mu publikowania tych raportów o Antonim Macierewiczu, prawie słuch zaginął, a teraz nagle prezes PiS wyjmuje Antoniego Macierewicza, o coś musi chodzić? Po pierwsze, jest już raport liczący ponad 10 tysięcy stron podkomisji, którą pan wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości wciąż, cały czas, Antoni Macierewicz kierował. Po drugie, no jednak to, co się dzieje w tej chwili w Europie Wschodniej, agresja militarna Rosji na Ukrainę, pokazała, że to wszystko, o czym nasz obóz polityczny, ale nie tylko nasz obóz polityczny, także szereg ekspertów mówiło o tym, czym jest Rosja, to wszystko znajduje potwierdzenie. No, można powiedzieć, że prezydent Lech Kaczyński, świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, w pewnym sensie profetycznie głosił w Tbilisi lat temu 14, że dzisiaj Rosja zaatakowała Gruzję, jutro przyjdzie czas na Ukrainę, potem na kraje bałtyckie, potem być może na moją ojczyznę. No, co do Ukrainy się sprawdziło, a wojna hybrydowa w postaci ataków, gdy chodzi o sferę internetu, na instytucje rządowe, na przykład na Łotwie czy Estonii, jest już od dłuższego czasu ze strony rosyjskiej faktem. Są oczywiście anonimowi hakerzy, ale są to na pewno Rosjanie. Przerwę panu ten wywód, wracając jeszcze do Smoleńska, choć oczywiście Lech Kaczyński miał rację w wielu kwestiach co do polityki wschodniej. Natomiast wracając do Smoleńska, ten raport był gotowy już dawno. We wrześniu Antoni Macierewicz mówił, że już tuż go opublikuje, nie opublikował, no bo tak jak wspomniałam, wtedy prezes PiS-u nie chciał, aby był publikowany. Zatem dzisiaj są dwa wytłumaczenia dla mnie tego, że został nagle Antoni Macierewicz wyciągnięty z tej politycznej piwnicy, tak to nazwijmy. Albo prezes PiS chce zamknąć temat Smoleńska, uwiarygodniając tą tezę o zamachu, bo to, co się dzieje za wschodnią granicą, temu służy, albo wręcz przeciwnie, wyciąga temat Smoleńska jako paliwo do przyspieszonych wyborów. Jestem fanem polskich przysłów, mądrości ludowych i powiedzeń i tutaj pani je prezentuje, no trochę dedychując do sztambucha, pani redaktor, jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim to godził. Kiedy publikowaliśmy, mówię my, bo się utożsamiam z tym, raporty tak zwane smoleńskie przed rocznicą, no to wtedy spotykają nas zarzuty przed rocznicą tragedii smoleńskiej, to wtedy spotykają nas zarzuty, że robimy to przed uroczystościami i że to jakby nakręca jakąś atmosferę. Kiedy robimy to po uroczystościach, też jest źle. Natomiast pani jako wytrawny komentator polityczny powiedziała, zadała pani ważne pytanie. Pani zadała pytanie o przyspieszone wybory parlamentarne, odpowiadam na to wprost. Uważam to za political fiction. Jestem przekonany, że wyborów wcześniejszych nie będzie. Czyli jednak teoria o uwiarygodnieniu, bo to, że Antoni Macierewicz nie opublikował tego raportu przed katastrofą, to we wrześniu już go nie opublikował. Rocznicą. No tutaj się nic się kupy nie trzyma, tak? Rocznicą katastrofy. Natomiast no, ja to jest pani zdanie, ja uważam, że... Ja powiem tak, ja 10 kwietnia byłem przekonany, że to jest katastrofa lotnicza. Potem z czasem miałem coraz więcej wątpliwości. W moim przekonaniu odrzucanie teraz tezy, że to był zamach, jest bardzo ryzykowne,
A ponadto zwracam uwagę, że Jarosław Kaczyński ma w tej sprawie osobiście, personalnie znacznie większą wiedzę niż ja i także pani, ponieważ jako członek rodziny osób, które tam zginęły, brat i bratowa, miał dostęp do akt prokuratury. Wydaje mi się, że tak, ale ja się zgadzam, w kontekście tego, co dzieje się na wschodzie, teza o zamachu jest absolutnie bardziej prawdopodobna. A co wzbudziło pana wątpliwości w tej sprawie, skoro pan na początku myślał, że to jest katastrofa? Po pierwsze to, że Rosjanie od początku nie chcieli śledztwa międzynarodowego, że chcieli to robić w własnym zakresie. To, że... No ale dzisiaj, panie pośle, to Jarosław Kaczyński nie chce umiędzynarodowienia tej sprawy. Sam prezes PiS-u o tym mówi. No dobrze, ale ja mówię, pani pyta mnie o moje wątpliwości. Po tym, gdy dowiedziałem się, że Rosjanie czyścili wrak samolotu, a więc, że tak powiem, niszczyli dowody, potencjalne dowody, które służyłyby zobaczeniu przez śledczych tego, co się tam naprawdę stało, no to zupełnie sytuacja nieprawdopodobna. Władze Rosji kompletnie nie współpracowały w tej sprawie, zrobiły z tego wewnętrzne śledztwo, zupełnie inaczej niż władze ukraińskie w sprawie katastrofy samolotu pasażerskiego, który leciał do Malezji, katastrofy, w której zginęło bardzo wielu Holendrów, nie tylko oczywiście. Więc no, tutaj cui bono, no, w czym to było interesie? No, w interesie Rosjan, żeby ta sprawa nie ujrzała światła dziennego, jej wyjaśnienie rzetelne, i to budziło moje coraz większe wątpliwości. Tyle, że wciąż brakuje dowodów, a prezes fakt ma nad nami pewną przewagę, bo ma dostęp do akt. On też jako jeden z nielicznych widział przed opublikowaniem raport Antoniego Macierewicza, tylko prezes ma tą nieznośną cechę, że mówi: wiem coś, ale tak do końca nie powiem. Czyli to dla pani to cecha nieznośna, to się jest trochę ocenne z pani strony, natomiast no, fakty są takie, że Rosja nie od agresji na Gruzję w sierpniu 2008 roku, ale już wcześniej pokazywała, że dalej jest krajem, który chce być imperium i realizuje tą ideę w oparciu o zbrodnie. Jako przypomnę skalę zbrodni na ludności cywilnej także w dwóch wojnach czeczeńskich. 125 tysięcy osób, Czeczenów, zginęło wtedy. O tym się dzisiaj mało mówi, ale to też przecież robili Rosjanie. Zresztą też zabijali, jak szereg przedstawicieli ich służb specjalnych potem zeznawało, zabijali także własnych obywateli, żeby potem rzucić to na Czeczenów. Chodzi o ataki bombowe, terrorystyczne, które potem, o których potem byli oskarżeni. To prawda, panie pośle, to prawda, panie pośle, że wiele z tych zbrodni no, było zamilczanych i Europa i cały świat bardzo pobłażał Rosji w ostatnim czasie. Dzisiaj Europa mówi: nie chcemy już Rosji pobłażać. Dzisiaj jest spotkanie Andrzeja Dudy z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem. Czego pan oczekuje po tym spotkaniu? Cieszę się, że do niego dochodzi. Frank-Walter Steinmeier jest jednym z tych polityków niemieckich, zachodnioeuropejskich, którzy potrafili uderzyć się w piersi i powiedzieć, co no, politycy nie za bardzo lubią, przyznać się do własnej winy, do własnego błędu. Chodziło o kwestię Nord Streamu. On to powiedział publicznie. Uważam, że trzeba to docenić, nawet jeżeli to jest element pewnej taktyki politycznej. Dobrze, że dochodzi do tego spotkania. Relacje polsko-niemieckie w kontekście tego, co dzieje się na wschodzie, są absolutnie fundamentalne. To jest moja teza sprzed kilku lat z artykułów Rzeczpospolitej, kiedy pisałem, że tak naprawdę również kwestia polityka wschodniej Unii Europejskiej, a w ogóle przyszłość Unii Europejskiej powinna być oparta o bliską współpracę dwóch państw. Jednego państwa, które jest liderem Unii Europejskiej, takimi są Niemcy cały czas, z racji demograficznych, gospodarczych, i
drugiego państwa, Polski, Polski, która jest liderem tej nowej Unii, państw, które weszły do Unii w tym wieku, w tym tysiącleciu. Dalej uważam, że ta współpraca, oczywiście o partnerskich zasadach oparta, zasady oparta, no, powinna być mocna i dobrze, że ta wizyta dochodzi do skutku. To jest też element pewnej ofensywy dyplomatycznej pana prezydenta Rzeczypospolitej, bardzo aktywnego w ostatnich kilku tygodniach. Ale co z tej wizyty powinno wyniknąć? Myślę, że na pewno głowy państwa będą rozmawiać o kwestii realnych sankcji, niepozorowanych. Myślę, że będą też rozmawiać o kwestii pomocy humanitarnej. Dzisiaj miałem okazję rozmowy z jednym z niemieckich europosłów, który mi tłumaczył, no tak, zrozum nas, przecież olbrzymia większość Niemców dojeżdża do pracy ponad 15 kilometrów, w związku z tym oni muszą używać samochodów, a skoro używają samochodów, no to muszą mieć dostęp do benzyny, to zrozumcie Niemców, że mamy takie stanowisko. No, tylko, że te argumenty, przy tym szacunku dla mojego rozmówcy, dzisiejszego interlokutora, one mnie nie przekonują, bo jednak finansowanie tej wojny, chcąc nie chcąc, nawet wbrew, że tak powiem, woli, intencjom, no jest rzeczą w sumie absolutnie niedopuszczalną. No ja myślę, że to nie tylko o dojazd samochodami chodzi, tylko o to, że cała gospodarka Niemiec jest rzeczywiście oparta na rosyjskich surowcach. Pan mówi pozorowane sankcje. Unia Europejska wprowadza już piąty pakiet sankcji. Ile jeszcze będzie tych pakietów i co one dają? Mówi się już o szóstym pakiecie. No, uważam, że dobrze, że Unia Europejska reaguje. Uważam, że te reakcje są czasami trochę spóźnione, ale na pewno są za mało idące, ale doceniam to, że państwa Unii Europejskiej solidarnie te sankcje nakładają. Parlament Europejski w swojej rezolucji z zeszłego tygodnia tak dosyć twardo, że tak powiem, zażądał sankcji, no tyle, że to nie Parlament Europejski je nakłada, tutaj łatwiej Europarlamentowi to robić, to robią poszczególne kraje członkowskie, choć oczywiście pewien drogowskaz może ustawić Komisja Europejska, ale dobrze, bo to jest taki głos pewnego nacisku politycznego. Takie Parlament Europejski zawsze zresztą w stosunku do Rosji był tą instytucją, która naciskała na Komisję Europejską i także na niektóre państwa członkowskie, żeby zachowały się bardziej realistycznie czy bardziej przyzwoicie po prostu. Dobrze, że taki głos z Brukseli był, ze Strasburga mówiąc ściślej. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście ten głos zostanie wysłuchany Parlamentu Europejskiego, w Komisji Europejskiej, w Unii Europejskiej, w Niemczech. A panie pośle, co pan widział? Bo był pan na Ukrainie ostatnio. I jak się to ma do tego, jak to nakładanie sankcji, ten cały proces ma się do tego, co pan zobaczył w zniszczonych miastach? Tak, ja byłem w delegacji 13 europosłów, chociaż zaproszonych było dużo więcej, znacznie więcej, w zasadzie każdy mógł jechać, z 11 państw. Cieszę się, że byli tam koledzy z Niemiec, z Francji, z Hiszpanii, z Danii, Szwecji. Właśnie oni szczególnie powinni tam być. My Rosję jakby historycznie lepiej znamy. Jechałem pociągiem z Przemyśla, bo to jest taki szlak komunikacyjny, Przemyśl-Kijów, pociąg z panią przewodniczącą von der Leyen i Komisji Europejskiej przewodniczącą i szefem dyplomacji unijnej, wysokim przedstawicielem do spraw polityki zewnętrznej i bezpieczeństwa, panem Borrellem. Wizyta w Kijowie, wizyta w Wierchownej Radzie, oczekiwanie sankcji, podziękowania za to, co jest, ale najbardziej takie niesamowite przeżycie to była wizyta w Buczy i w mieście Irpin, w miastach, które no, są jakby z filmów science fiction albo z jakichś filmów grozy wojennej. Miasta, no, wysadzony most, kompletnie spalone czołgi czy samochody. Widziałem teren, gdzie dokonuje się badań ciał na terenie cerkwi świętego Andrzeja w Buczy. Całe osiedla zniszczone, spalone,
lub po prostu zniszczone od bomb. Puste, miasta widma. Mam nadzieję, że wróci tam życie. Psy, które obwąchują każdego człowieka i każdy samochód i każdy metr trotuaru, bo szukają swoich panów, których nie ma, bo albo nie żyją, albo zdążyli uciec. No, muszę powiedzieć, że to już pomijam tam kwestię polityki, ale tak w wymiarze moralnym to jest to, było to bardzo wstrząsające, już tak powiem trochę prywatnie. I myślę, że to było też ważne dla moich koleżanek i kolegów, którzy tam byli, bo jednak oni to potem przekazują swoim środowiskom politycznym, tam i też parlamentarzyści z poszczególnych krajów, nie tylko z parlamentów narodowych, nie tylko z parlamentu europejskiego. Ja się cieszę, że jeden z moich synów przyjął jedną wraz z drugą rodzinę ukraińską, że drugi pojechał tam teraz w konwoju z dostawami i to daleko, bo w kierunku, znaczy do Charkowa, więc miasta pochwalamy. Pochwalamy, panie pośle, ale pan mówi o miastach widmach, a ja celowo zadałam to pytanie, bo ci ludzie stamtąd, no najczęściej, znaczy może nie najczęściej, ale przyjeżdżają również do Polski, tutaj są. Polska bardzo pilnie potrzebuje unijnych pieniędzy i tak przechodzimy do Krajowego Planu Odbudowy. Co z tymi pieniędzmi i czy pańscy koledzy w Brukseli, w Strasburgu pytają się pana, kiedy zrobicie porządek ze Zbigniewem Ziobrą? Po pierwsze, to jest osobny plan finansowy, gdy chodzi o pomoc dla uchodźców. Decyzja Komisji Europejskiej, jak ją oceniać, o tym, że kraje, które pomagają uchodźcom, mogą wykorzystać środki, których nie wykorzystały z budżetu 2014-2020. Akurat Polska generalnie te środki bardzo dobrze wykorzystała, chociaż w Unii obowiązuje zasada N+3, czyli można ten budżet wykorzystywać jeszcze 3 lata po jego zakończeniu, a więc konkretnie mówiąc do końca przyszłego roku. Akurat bardziej z tego kranu finansowego dostaną pieniądze kraje Europy Południowej, a nie Polska. Uważam, że to jest bardzo źle, że Polska tych pieniędzy jeszcze nie dostała, a Turcja, dobrze, że dostała, nie mówię tylko, że my nie dostaliśmy, to jest źle. Turcja otrzymała ponad 6 miliardów euro za to, że przetrzymała na swoim terytorium 1 700 000 uchodźców, głównie z Syrii i z Iraku, a więc znacznie mniej niż Polska, bo Polska w tej chwili przyjęła prawie 2 700 000, ale nie uciekam od pytania. Pani pytała o recovery fund, pani o KPO. Ja akurat jestem w tej chwili w Bułgarii, z oficjalną delegacją, też po spotkaniu z premierem, który w zeszłym tygodniu, ja tego gratulowałem, w zeszłym tygodniu premier Kił Petkow, widzieliśmy to na zdjęciach w telewizji, podpisał już deal z panią von der Leyen. Bułgaria, przypomnę, miała 3 wybory parlamentarne w zeszłym roku, tam nie było rządu, nie składała w ogóle wniosku, aplikacji o swoje KPO. Rząd jest od 3 miesięcy, to zostało zrobione. Został ten kran formalnie już odkręcony dla Bułgarii, kraju skądinąd bardzo oskarżonego, jednego z najbardziej oskarżonych krajów o korupcję w Unii Europejskiej. Więc Bułgarzy to zrobili. Gdy chodzi o nas, była wizyta pani przewodniczącej Ursuli von der Leyen, pana prezydenta w sobotę przyjechała prosto z Kijowa do Warszawy przez Przemyśl. I no, jeszcze tej decyzji nie ma. No bo wiadomo, panie pośle, wiadomo od czego ta decyzja jest uzależniona, dlatego zapytałam o to, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zrobi porządek ze Zbigniewem Ziobrą. Szanujemy nasz rząd koalicyjny i wszystkich koalicjantów. Chcemy, żeby te pieniądze do Polski trafiły. Jesteśmy przekonani, że ta decyzja zapadnie, jeżeli nie w tym miesiącu, to najpóźniej w miesiącu maju. Pełna zgoda z panią. To są pieniądze potrzebne, tym bardziej, że już nigdy więcej takich środków nie otrzymamy, ponieważ po prostu PKB Polski per capita na głowę mieszkańca jest coraz wyższe, w związku z tym nie będziemy mieć, że tak powiem, powodów, żeby aż takie pieniądze w przyszłości dostać. Po prostu Polska staje się krajem coraz bardziej zamożnym i mniej będziemy dostać środków unijnych. Pod koniec tej dekady, w roku 2028, może 2029, Polska stanie się płatnikiem netto, znaczy będziemy więcej wpłacać do kasy w Brukseli w formie składki członkowskiej i stamtąd brać. W związku z tym jest to taki, można powiedzieć, final call, last call, żeby te środki uzyskać i wykorzystać.
No dobrze, że pan przyznaje, że w tej chwili z Brukseli jednak bierzemy nieco więcej pieniędzy, znaczy dużo więcej pieniędzy niż wpłacamy do tego budżetu. Bardzo panu Ponad dziękujemy. 6 I państwa, miliardów składki rocznie wpłacamy euro, ale oczywiście więcej otrzymujemy. Moim i państwa gościem był Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję panie pośle. Dziękuję pani, dziękuję. Kłaniam się państwu. To jest program Fakt Live. W tej chwili łączymy się z kolei z posłem Maciejem Laskiem, byłym szefem Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, wczoraj no, na pewno pan oglądał konferencję Antoniego Macierewicza i podkomisji smoleńskiej i jej wnioski. Dwa wybuchy, to główny wniosek. Co pan na to? Nie ma żadnych dowodów na wybuch. Tego wybuchu nikt nie słyszał ze świadków, którzy byli bezpośrednio po wypadku przesłuchiwani. Tego wybuchu nie potwierdzają żadne badania, które były przeprowadzone niezależnie przez wiele zespołów. To był zespół Komisji Millera, ale byli to również członkowie zespołu biegłych prokuratury. To byli prokuratorzy, którzy byli na miejscu zdarzenia. To byli biegli z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Wszystkie te zespoły wykluczają taką hipotezę, wszystkie się zgadzają, że do tego wypadku doszło wskutek błędów popełnionych przez polskich pilotów, którzy byli niewłaściwie szkoleni, niewłaściwie trenowali i niewłaściwie nadzorowani oraz błędów popełnionych przez rosyjskich kontrolerów i niewłaściwie przygotowane lotnisko. Antoni Macierewicz od lat, myślę, że spokojnie można powiedzieć od 10 lat, powtarza te same tezy. Powtarzał je wtedy, kiedy nie miał dostępu do materiału dowodowego. Powtarza je tak samo, jak kiedy już w ramach podkomisji otrzymał dostęp przynajmniej do części tego materiału dowodowego. Widać, że w tym przypadku fakty absolutnie nie zmieniają jego stanowiska. Natomiast warto powiedzieć, że osoby, które współpracowały z Antonim Macierewiczem w podkomisji, to są jedyne osoby, które nigdy nie były na miejscu w Smoleńsku, nie miały dostępu do wraku, nie miały dostępu do oryginałów czarnych skrzynek. I tylko jakoś dziwnym trafem one mają zupełnie inne zdanie. Panie pośle, ale ja chciałam zapytać o taką rzecz, o której opowiadała tutaj na antenie Małgorzata Wasserman, która była w prokuraturze przed rocznicą katastrofy smoleńskiej i tam uzyskała informację o tym, że wszystkie te laboratoria światowe, do których no, popłynął materiał dowodowy, bo przekazał je głównie prokurator Pasionek. I to są poważne laboratoria, to nie jest podkomisja Antoniego Macierewicza. I że w wynikach tych wszystkich, w wynikach, które spłynęły z tych wszystkich laboratoriów, są wnioski o śladach materiałów wybuchowych. No właśnie, szkoda, że pani Małgorzata Wasserman nie dopowiedziała więcej, ponieważ osoby, które były z nią razem na tym spotkaniu, powiedziały dokładnie to oraz to, że to są śladowe ilości materiałów wybuchowych, których nie należy wiązać dzisiaj absolutnie z możliwością wybuchu. A skąd one mogły tam te być? Te próbki mogły być zanieczyszczone. Jeżeli mówi się o próbkach z foteli, tym samolotem latali również polscy żołnierze, przewożeni z Afganistanu do Afganistanu. Te próbki mogły być zanieczyszczone w różny inny sposób. Natomiast to w żaden sposób, tak jak powiedziała prokuratura, ja też się powołuję na to, co powiedzieli prokuratorzy rodzinom ofiar, nie należy uważać, że to przesądza o wybuchu. Wręcz prokuratorzy powiedzieli wprost, nie ma żadnych nowych dowodów, nie ma żadnego przełomu w śledztwie. W związku z tym wszystko to, co było dotychczas ustalone, również w śledztwie prokuratorskim, się nie zmieniło. Ja bym bardzo chciał, żeby, jeżeli przekazuje się takie informacje do opinii publicznej z takich spotkań, żeby nie zatajać albo mówić wszystko. Jeżeli się chce powiedzieć, proszę mówić prawdę. Ja rozumiem, że rodziny ofiar mogą podświadomie mieć oczekiwania, że do tej katastrofy doszło skutek jakiegoś no, nadzwyczajnego zdarzenia. To jest ich prawo oczywiście, natomiast fakty temu przeczą. Dzisiaj pracuje prokuratura, która
dystansuje się od ustalenia Antoniego Macierewicza. To jest w ogóle ciekawa sprawa, jeżeli Antoni Macierewicz nie chce nawet po wyroku sądu przekazać zebranych przez siebie materiałów czy wniosków do prokuratury. W zeszłym roku w maju był wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu, który nakazywał przekazanie prokuraturze materiałów, akt, na których pracuje Antoni Macierewicz. To się do dzisiaj nie stało. To też powiedzieli prokuratorzy na spotkaniu z rodzinami ofiar. Powiedzieli jeszcze ciekawszą rzecz. Powiedzieli, że zapis z rejestratora dźwiękowego został przekazany do renomowanego amerykańskiego laboratorium, który dysponuje największą liczbą próbek dźwięków na świecie. I badanie tego zapisu z rejestratora dźwiękowego z Tupolewa nie potwierdziło, żeby na tym zapisie nagrał się dźwięk wybuchu. I teraz mamy słowa Antoniego Macierewicza z wczoraj, który mówi, podkomisja stwierdziła, że w zapisie z kokpitu Tu-154 jest głos wybuchu. No tego głosu wybuchu nie potwierdziło. Zespół specjalistów z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z centralnego specjalistów od fonoskopii, z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, specjaliści z Instytutu Zena w Krakowie, biegli pułkownika Milkiewicza. To są wszystkie zespoły, które niezależnie od siebie pracowały na tym materiale. Nagle pojawia się grupa. No i jeszcze mówimy o tym laboratorium amerykańskim. I nagle się pojawia grupa ludzi, którzy nigdy nie zajmowali się badaniem wypadków lotniczych, która, żeby udowodnić swoją z góry założoną tezę, bo ja przypomnę o tej z góry założonej tezie, mówił jeszcze dr Berczyński. Pół roku, zanim została powołana podkomisja, pół roku, zanim dostali dostęp do jakichkolwiek materiałów. I dr Berczyński w mailu do swoich współpracowników napisał, nie powinniśmy rozmawiać o żadnych symulacjach, o żadnych badaniach. Przecież wiemy, jak było. Dalsze badania mogłyby nam zaciemnić tylko to, co wiemy. Prawda? No to, to jest praca pod zadaną tezę. No, jeżeli ktokolwiek z naszych widzów chciałby, żeby był wożony przez pilotów, czyli samoloty, którymi lata, były pilotowane przez ludzi, którzy no nie stosują się do zasad, a wypadki czy zdarzenia były badane przez amatorów, no to na pewno nie powinien czuć się bezpiecznie. No dobrze, panie pośle, a co z tymi zarzutami, o których również usłyszały według relacji Małgorzaty Wasserman rodziny ofiar katastrofy, o tych zarzutach, że te materiały były niedbale zebrane, niechlujnie, że to o tym mówili prokuratorzy, że po prostu to były duże zaniedbania? Znaczy, myślę, że to powinno być elementem postępowania prokuratorskiego, ponieważ te materiały zabezpieczają biegli. Zabezpieczają polscy pirotechnicy, zabezpieczają biegli prokuratury. To innych materiałów do poddania takim badaniom nie ma. Jeżeli prokuratura uważa, że niektóre materiały były niewłaściwie przygotowane, to przecież nawet prokuratorzy z zespołu kierowanego dzisiaj, no do niedawna niestety przez świętej pamięci prokuratora Pasionka, prokuratora, który był prawie że od samego początku w tym śledztwie, jeżeli uważali, że niektóre próbki są niewłaściwie pobrane, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pobrali ponowne próbki. Myślę, że było to raczej taka, powiedzmy, informacja, ponieważ pamiętajmy, te próbki były pobrane już po raz kolejny. Przecież pierwsze badanie, w ogóle pierwsze badanie, które było przeprowadzone na obecność materiałów wybuchowych, było przeprowadzone jeszcze w maju 2010 roku. To Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii przeprowadził na wybranych próbkach, takich próbkach chłonnych, z których trudno byłoby wywabić w jakiś inny sposób materiały czy produkty przemiany tych materiałów w czasie wybuchu, odrzucił tezę o materiałach wybuchowych. Potem polscy pirotechnicy, którzy byli na miejscu w Smoleńsku w 2012 roku, pobierali próbki, przygotowali z tego raport. Ten raport był opublikowany czy upubliczniony przez jeszcze prokuraturę wojskową. Ten raport jest dostępny w sieci, można go przeczytać. Tam
ten raport nie opierał się tylko na samych próbkach, on się opierał na oględzinach szczątków. Ja rozmawiałem z tymi pirotechnikami i oni wprost powiedzieli, że badania chemiczne, tak, są ważne, bardzo dużo czasu im zajęły, ale nie mniej ważne były oględziny miejsc, z których pobierało się te próbki. Jak wyglądały szczątki, jak wyglądały fragmenty konstrukcji samolotu, czy były nadtopienia, czy były jakieś stopienie się choćby takich materiałów, które są łatwo topliwe, jak izolacja przewodów elektrycznych, jak nylonowe taśmy, które trzymają ładunek. I te wszystkie badania, które były przeprowadzone, tam jeszcze było poddane badaniom próbki pobrane z ciał siedmiu ofiar poddanych wcześniej ekshumacji. Kompleksowy raport wykluczył, że do tego wypadku doszło w wyniku eksplozji materiałów wybuchowych. Dzisiaj prokuratura tak jakby powtarza te badania. Powtarza, jak rozumiem, na starych próbkach, które już były kiedyś pobrane. W związku z czym czekamy na kompleksowy raport. Ja jestem bardzo spokojny o jego wyniki i tak naprawdę czekam dzisiaj na to, żeby prokuratura zakończyła śledztwo. Nie jestem oczywiście jako zarówno jako badacz wypadków lotniczych, jak i polityk, nie mam prawa naciskać na prokuraturę i sugerować jej, co ma zrobić, ale wszyscy u nas w Polsce chcielibyśmy wiedzieć, kto jest winien temu wypadkowi, bo co się stało, wiadomo już od 2011 roku. A jak pan reaguje na gorzkie słowa, które padły pod adresem zarówno Komisji Jerzego Millera, jak i Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, jako były przewodniczący, wtedy przewodniczący? Czy ma pan sobie coś do zarzucenia? Nie zakończylibyśmy badania, gdybyśmy nie mieli pewności, jakie są przyczyny. Niestety ten wypadek został cynicznie wykorzystany przez niektórych polityków do walki politycznej. Gdyby nie to, w zasadzie żadnych dyskusji by nie było. Przyczyny tego wypadku zostały bardzo dobrze ocenione przez grupę międzynarodowych ekspertów. Wielokrotnie podczas jeszcze wyjazdów, kiedy spotykałem się z moimi kolegami z innych komisji, oni nam gratulowali dobrego badania tego wypadku. Współczuli, że doszło do tego. Współczuli też, trochę się dziwiąc, sytuacji politycznej, że niektórzy posłowie, mówię o posłach Prawa i Sprawiedliwości jeszcze wtedy, prowadzili inną narrację, zadawali pytania, oni mają jakieś dowody na to, mają dostęp do jakiegoś materiału? Mówię nie. Mówią tak, bo są politykami i to jest walka polityczna. Kiwali głowami i mówili, no polityka nie powinna mieszać się w bezpieczeństwo lotnicze. Natomiast całkiem niedawno rozmawiałem z przyjaciółmi jeszcze z komisji Jerzego Millera i oni powiedzieli, Maciek, jeżeli ktokolwiek chce budować jakąkolwiek narrację, również na wykorzystywaniu czy manipulowaniu naszymi wypowiedziami podczas posiedzeń plenarnych komisji, to niech upubliczni wszystkie materiały. Kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy godzin nagrań naszych dyskusji, gdzie się spieraliśmy, gdzie analizowaliśmy różne hipotezy, gdzie występowaliśmy często w charakterze adwokata diabła na zasadzie, ale powiedz mi, z czego to wynika, dlaczego tak uważasz? I jeden ekspert pyta się drugiego. Ale po tym wszystkim 34 członków, którzy zaczęli pracę przy badaniu tej katastrofy, wszyscy się pod tym podpisali. Ludzie, z których każdy miał niebagatelne doświadczenie życiowe, jeżeli chodzi o badanie zdarzeń lotniczych, o zajmowanie się bezpieczeństwem. Nikt się nie wahał podpisać pod raportem końcowym. Ze strony Antoniego Macierewicza mamy zupełnie coś innego. Pan o opublikowanie tych zapisów? Ja mogę powiedzieć, że jeżeli ktoś chce nimi cynicznie grać, to może niech lepiej je wszystkie pokaże. Natomiast ja powiem tylko jedno. Zgodnie z przepisami prawa, upublicznianie opinii wyrażanych w trakcie badania, a tym były zapisy naszych posiedzeń, które zresztą sami chcieliśmy, żeby były wprowadzone, bo prawo tego nie wymagało, żebyśmy w ten sposób to rejestrowali. To było nasze zabezpieczenie na wypadek, gdybyśmy o czymś zapomnieli. I publikowanie bez zgody sądu
takich materiałów jest przestępstwem. I to każdy, który... I to myślę, że Antoni Macierewicz, jako osoba, która jest dzisiaj odpowiedzialna za to, co zostało przekazane niektórym mediom, często będące elementem tendencyjnego wyboru poszczególnych słów, powinna doskonale wiedzieć. No ale niestety Antoni Macierewicz nie liczy się z nikim i z niczym. To jeszcze na koniec zapytam o brzozę, bo ten argument pojawił się również i w mojej rozmowie z Małgorzatą Wasserman, i on się pojawia również w wątpliwościach innych rodzin, że tak cienka brzoza, taka mała, no, nie mogła być przyczyną katastrofy. Bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Wie pani i państwo, którzy oglądacie ten program, wiecie, jaki miała obwód ta brzoza w miejscu, w którym doszło do przełamania? 1,5 metra. 1,5 metra obwodu. Najlepiej sobie wymalować takie kółeczko na ziemi, żeby zobaczyć, ile to jest, jak wygląda te rzekomo małe drzewko, które próbuje nam wmówić Antoni Macierewicz i niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości. 1,5 metra, 40 parę centymetrów średnicy. Konstrukcja lotnicza, która jest konstrukcja skrzydła, nie jest zaprojektowana do zderzenia z drzewami. Jest zaprojektowana, żeby przenieść obciążenia w czasie lotu. To nawet nie jest konstrukcja taka jak samochód, którym zakłada się strefę zgniotu, zakłada się możliwości przeniesienia obciążeń związanych ze zderzeniem z przeszkodą. W samolocie tego się nie zakłada. Samolot ma bezpiecznie przelecieć z punktu A do punktu B i wytrzymać obciążenia aerodynamiczne, ale nie zderzenie z przeszkodami. W tej brzozie były wbite elementy skrzydła tego samolotu. W tym skrzydle, które zostało urwane na skutek zderzenia z brzozą, były elementy tej brzozy, były fragmenty drzewa. Ślady, które pokazują, jak niszczona jest konstrukcja, są ewidentne. To pokazywali nawet niektórzy członkowie rodzin ofiar, którzy na początku wierzyli Antoniemu Macierewiczowi, że wydarzyło się coś nieprawdopodobnego, a potem sami pokazywali zdjęcia uzyskane z prokuratury, zadając kłam tezom Antoniego Macierewicza i mówiąc, dlaczego nas oszukujecie? Niestety, ten samolot nie powinien znaleźć się w tym miejscu, w którym się znalazł, ale procedury, które zostały wtedy złamane, zasady, które zostały wtedy złamane, doprowadziły do tego tragicznego finału. I dzisiaj Antoni Macierewicz mówi, że piloci nie popełnili żadnego błędu. No niestety popełnili. Jeżeli byśmy mówili, przyjęli dzisiaj, że nie popełnili żadnego błędu, to znaczy, że można łamać przepisy, można latać bez ważnych uprawnień i można ignorować komendy systemu, który został tam zabudowany po to, żeby ostrzegać przed zderzeniem z ziemią. Ja wczoraj usłyszałem odpowiedź Antoniego Macierewicza na pytanie jednego z dziennikarzy. Dziennikarz którejś ze stacji zadał pytanie, ile razy system TAFS ostrzegał załogę, żeby odeszła na drugi krąg. Wydawał taką komendę, to nawet nie jest ostrzeżenie, to jest komenda. A co Antoni Macierewicz mówi? Ten system można zignorować, bo tego lotniska nie było w bazie danych. Niestety pan Antoni Macierewicz w tym przypadku też się myli, ponieważ 7 kwietnia tego lotniska też nie było w bazie danych i ten system wtedy nie krzyczał. On jest tak skonstruowany, że będzie wydawał komendy zarówno w sytuacji, kiedy lotnisko jest w bazie danych lub kiedy go nie ma, bo ma odzorowany teren przed tym lotniskiem. Jeżeli samolot zniża się zbyt szybko, będzie ostrzegał załogę. Odchodźcie na drugi krąg, wznoście się. Niestety tego załoga nie zrobiła. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był Maciej Lasek, były przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Miłego dnia. To jest program Fact Life. My w tej chwili przenosimy się do Kijowa, gdzie są reporterzy Faktu na miejscu, Przemysław Gryń i Paweł Matysiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeździcie po tych miejscowościach, które zostały oswobodzone przez Ukraińców, wyzwolone. Co żeście tam zobaczyli? Można to określić tylko jednym słowem, straszne. Przerażające obrazy zbombardowanych
wiosek, miast, miasteczek. Wczoraj byliśmy w miejscowości Makarów, gdzie, ja nie wiem, nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Wydaje mi się, że tam po prostu spadła salwa gradów. Lej przy leju, rozbite budynki mieszkalne, bloki, w które trafiły rakiety. Byliśmy też w jednym mieszkaniu, które uderzyła rakieta. To się działo w nocy. Budynek się, mieszkanie się spaliło, a wraz z tym mieszkaniem spaliła również się kobieta. Jej kości do dziś tam leżą. Obrazy są szokujące. Miejscowość Bieryzowka, zbombardowane bloki, gdzie pod gruzami w piwnicach tkwili ludzie, jak rozmawiamy. Jeszcze przez 5 dni dzwonili do swoich znajomych, prosząc o pomoc. Gdy mieszkańcy próbowali te bloki odgruzowywać, rosyjscy żołnierze ich odganiali strzałami. Co mówią wam ludzie, którzy przetrwali, którzy przeżyli? Czy jest ich dużo? Tak, ludzi jest dużo. Część z nich uciekła, gdy Rosjanie się zbliżali. Ci, którzy nie mogli bądź nie chcieli, zostali. Niektórzy potracili majątki swojego życia. Inni praktycznie ocalali nietknięci. Ale wszyscy mówią jedno, że oni stąd się nie wyniosą, że oni tu zostają, że oni tu będą żyć. Tu są ich rodziny, tu są ich bliscy, tu są ich znajomi. To jest ich po prostu ojczyzna. A jak wygląda ich życie tam na miejscu, w tych miejscowościach? Teraz? Teraz oni po prostu z tego powoli się podnoszą. Oceniają szkody. Wczoraj rozmawiałem z dwójką emerytów w miejscowości Buzowa. Pan Misza, lat 70, i jego żona Lena, lat 68. Pocisk czołgu zapalił im dom, w którym pani Lena się urodziła. Mieszkali tam od zawsze. Ten dom spłonął do cna. Ale jak patrzyłem na nich, spodziewałem się, że będą zrozpaczeni, załamani. Owszem, widziałem łzy w oczach pana Miszy, ale też od razu powiedział, że oni po prostu będą tu żyli, odbudowują to wszystko. Tu mają kawałek ziemi, bardzo, bardzo, w których mogą uprawiać warzywa, będą mieli kury, będą tu żyli. Więc co, tak przyglądam się temu, wy jesteście w Kijowie, za twoimi plecami jeżdżą samochody, owszem, są zapory, ale tak naprawdę życie się toczy, no tak by się wydawać mogło, w miarę normalnie. Ile kilometrów jest od Kijowa do tych miejscowości, które żeście odwiedzili? Myślę, że jakieś 20-30 kilometrów od Kijowa. Tu pomimo tego, że tak jak mówisz, życie toczy się normalnie, to jednak na każdym kroku widać, że jest wojna. Jeże przeciwciągowe, zapory. Za nami aktualnie panowie zaczynają obkładać pomnik workami z piaskiem, czyli go zabezpieczają. Pomimo tego, że już tu w pobliżu nie ma Rosjan, oni wycofali się na pozycje wyjściowe, to jednak jak jeździliśmy, widzieliśmy, że wojska ukraińskie przygotowują nowe umocnienia, kopią rowy przeciwlotnicze, bunkry budują. Pomimo tego, że wydaje się, że wojna już tu się skończyła, to jednak oni cały czas się przygotowują do tego, że Rosjanie ponownie będą chcieli zaatakować. A powiedz, a jest taka, no, nie tylko obawa, czy jest realna groźba, czy właśnie widać te rosyjskie wojska wokół Kijowa? Wokół Kijowa widać tylko i wyłącznie rosyjskie spalone czołgi, wozy pancerne i samochody. Bardzo dużo. Po prostu w niektórych miejscach to te wraki zalegają na ogromnych przestrzeniach. Przejeżdżając przez jedną z miejscowości, spotkaliśmy całą rozbitą kolumnę rosyjskich wozów pancernych i czołgów. Nawet w niektórych były spalone ciała rosyjskich żołnierzy. W innym miejscu moją uwagę zwróciło 6 ciężarówek,
wojskowy, które stały tak jakby ustawione rzędem, były całkowicie spalone pod drzewami, włącznie z tymi drzewami. Na drodze między, jak, która wychodzi z Kijowa do Żytomierza, tamtędy nacierała pancerna kolumna wojsk rosyjskich. Co chwila można spotkać wraki spalonych, rozbitych czołgów, ale też bardzo dużo w rowach wraków ostrzelanych cywilnych samochodów. Praktycznie wszędzie się one znajdują. Na szczęście teraz już widzimy, że służby ukraińskie zaczęły oczyszczać te drogi. Wszędzie pojawiają się lawety i dźwigi, które sukcesywnie ładują te wraki na lawety i wywożą. Gdzie, nie wiem, jak rozmawiałem, mówili, że na złom. A powiedzcie, bo wszyscy słyszymy o stratach Rosjan, o tych właśnie niszczonych przez dzielnych Ukraińców czołgach, a co ze stratami po stronie Ukrainy? Czy także napotkaliście takie ślady? Ja osobiście nie widziałem. Jeśli były, a na pewno były, to zostały już uprzątnięte. To trudno ocenić. Na pewno są ogromne straty ludzkie. Nawet sami Ukraińcy mówią, że dużo żołnierzy poległo w tych walkach obronnych, ale nie podają takich danych. Dzisiaj się tylko dowiedziałem, że w niewoli rosyjskiej pozostaje jeszcze około 1700 żołnierzy ukraińskich. A jak wygląda, powiedz, sytuacja wojenna? Co o tym ludzie mówią? Czy oni mają poczucie właśnie, że ta wojna się skończyła? Czy tak jak władze ukraińskie, tak jak mówiłeś, że przygotowują się do ewentualnego kolejnego ataku? Oni teraz chcą normalnie żyć. Byliśmy w jednym sklepu, tam gdzie doszła armia radziecka, po tym, gdzie doszła armia radziecka, można poznać, po prostu widząc sklepy. Tam, gdzie się zatrzymała, od razu widać sklepy ocalałe. Tam, gdzie były wojska rosyjskie, wszystkie sklepy są rozbite, obrabowane, nic z nich nie pozostało. Ci ludzie teraz sprzątają, oni liczą na to, że już nigdy więcej tu nie powrócą wojska radzieckie, rosyjskie. No ale jak będzie, czas pokaże. Wstrząsające relacje naszych reporterów możecie zobaczyć Państwo zarówno w gazetki na stronie fakt24.pl. Bardzo Wam dziękuję. Przemysław Gryń i Paweł Matysiak zostają w Kijowie, będą relacjonować dla nas to, co zobaczyli na miejscu. Niestety to są wstrząsające historie. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję. To już dzisiaj wszystko. To był program Fakt Live. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam na kolejny program jutro o 11:00.